przez część fanów jesteś określana jako żeński Dawid Kwiatkowski. Czy masz, czy odczuwasz to, że masz właśnie takich wspólnych fanów? Czy mamy wspólnych fanów, ale jest to wymyślone stwierdzenie raczej przez media, nie przez fanów, bo fani zupełnie nie łączą nas, nie mówią o mnie Dawid Kwiatkowski ani nic z tych rzeczy, bo jesteśmy zupełnie różni. Wywodzimy się z tego samego środowiska internetowego, ale jesteśmy zupełnie różnymi osobami, z zupełnie różnym repertuarem, więc bardzo nie lubię tych porównań. Wiem, że media muszą jakoś nazywać ludzi i lubią to robić dla skojarzeń, ale nie lubię tego porównania. A czy w takim razie miałaś już jakieś nieprzyjemności w związku z takimi porównaniami? Może nie tyle co nieprzyjemności, ale myślę, że żaden artysta, który od początku do końca pracuje na coś sam i pisze sam muzykę, nie lubi być określanym drugim kimś, więc ja nie jestem druga, jestem jedyna.